Większości z nas ASP kojarzy się zapewne z Akademią Sztuk Pięknych, co jest całkowicie zrozumiałe. ASP dla przedszkolaków? Taka nazwa jest już zastanawiająca. Tymczasem to nazwa najnowszego projektu Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu. Pomysł tak naprawdę pierwotnie to zrodził się gdzieś ze wspomnień. Wspomnień z dzieciństwa tak naprawdę, bo kiedy każdy z nas cofnie się do swojego dzieciństwa i zastanawia, co najbardziej lubił wtedy robić, to czy to właśnie nie były takie szalone, spontaniczne wygłupy z jednej strony czegoś stworzenie, a przy tym świetna zabawa z kolegami, z koleżankami. Akademia Szalonych Pomysłów to zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, które marzą o szalonych przygodach i zwariowanej zabawie. Brzmi kontrowersyjnie, z pewnością nie dla dzieci. Maluchy chcą figlować i psocić się, rodzice natomiast pragną dla nich prawidłowego rozwoju na każdym etapie. Zastanawiamy się niekiedy, czy to jest normalne, że nasze dzieci to wulkany energii, czy może to już ADHD. Okazuje się, że ta właśnie energia ukierunkowana w odpowiedni sposób może wydobyć z twojego dziecka olbrzymi potencjał. Akademia Szalonych Pomysłów stwarza nową możliwość dla rodziców, jak i dla dzieci. Pobudzanie twórczości i wyobraźni przy zastosowaniu elementów choreografii, sztuki, muzyki, a także relaksacji i wizualizacji. Połączenie oczekiwań rodziców z marzeniami dziecka. Z jednej strony pełen profesjonalizm i kompetencja w kreowaniu zajęć przez nauczycieli, z drugiej zaś magiczny świat pełen niespodzianek i bajkowych chwil dla maluchów. Jednym zdaniem realizowanie szalonych pomysłów pod okiem ekspertów. We wrześniu startują pierwsze warsztaty, we wtorki i czwartki. Będzie pierwsze zebranie takie organizacyjne dla rodziców. Wtedy rodzice dowiedzą się wszystkich szczegółów, co, jak i tak dalej. Natomiast no teraz trwają zapisy, lista jest otwarta, już pierwsze wpisy się pojawiły bardzo szybko, odkąd ukazał się artykuł w prasie. Także no podejrzewamy, że ta lista może szybko już się zapełnić. Więc. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też warto się pospieszyć. Już teraz można zarezerwować miejsce dla swojego dziecka. Wszelkie informacje dostępne są w Młodzieżowym Domu Kultury przy drodze Dębińskiej 21. Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 61 833 79 10.